Gdzie ja jestem? Spokojnie, panie Smith. Jest pan w szpitalu obcych. To znaczy, dla pana jest to szpital obcych, dla mnie po prostu szpital. Jest inna sprawa, którą musimy omówić. Okej. Godzinę temu krewetek Bulldogul, największy obrońca praw obywatelskich w galaktyce, został przywieziony do tego szpitala i walczy w tej chwili o swe życie. O Boże! Panie Smith, życie krewetka Bulldogula można ocalić, zastępując jego serce pana ludzkim penisem. Rozumiem. Zaraz, co? Jest idealny. Cały układ żył, współczynnik grubości do elastyczności, delikatna asymetria, którą wy nazywacie jajami. Po zaledwie kilku małych korektach pana genitalia mogą zostać przemienione w działające serce najważniejszego człowieka we wszechświecie. Tak, ale to znaczy... Och, zapomnijcie! Mówiłem wam, że to strata czasu! Trochę szacunku, małp. Ziemian świat jest mały i nierozwinięty. On nic nie wie o ludobójstwie na Klorgon, czy o tragicznych wydarzeniach 65.3.4.2.3.2.3/14. Nawet gdyby wiedział, nie mógłby ich pojąć. Rezydowałem między ludźmi. Ich cała kultura zbudowana jest na osnowie z ich penisów. Śmiesznie jest, gdy są małe, śmiesznie, gdy są duże. Bywałem na imprezach, gdzie ludzie trzymali butelki, ołówki, termosy przed sobą samymi i krzyczeli: hej, patrzcie na mnie, jestem pan taki, a taki, mam takiego to, a takiego penisa. I za każdym razem było to śmieszne. No dobra, dosyć tego. Wy mówicie o moim gatunku. My wiemy, co to ludobójstwo. Czasem to robimy. Więc oddasz swego penisa, aby krewetek Bulldogul mógł żyć? Przestań pytać! Tak, oddam. Właśnie tak, dupki. Weźcie mój penis. Weźcie wszystko. I powiedzcie krewetkowi Bulldogulowi, że kiedy galaktyka wezwała, to pan Jerry Smith nie stchórzył. Nie lubię sam, ona myśli moje usta, oczy i zamykam buch. Ona posuwa figury szykowe, oto mój ruch.